przychodzę dzisiaj do Was z testem nowego podkładu i nowego korektora. Są to produkty dosyć stosunkowo nowe na rynku, na pewno u mnie, bardzo jestem ich ciekawa. Mam nadzieję, że podkład mi przypasuje kolorystycznie, bo go kupiłam troszeczkę w ciemniejszym odcieniu, ale ostatnio troszkę się opaliłam i też używam takiego balsamu stopniowo brązującego ciało, aby sobie nie narobić plam, bo ja jestem, że tak powiem, bardzo mało doświadczona, jeżeli chodzi o te samoopalacze i generalnie po prostu robię to bardzo intuicyjnie, bardzo powoli, że tak powiem, o gradual tanning, no coś takiego, stopniowe opalanie, o dokładnie o to chodzi. Dobra, ale to nie o tym. Więc tak, kochani, jeżeli chodzi o podkład, będziemy dzisiaj testować sobie najnowszy podkład z marki Clinique. Jest to Clinique Even Better Clinical Serum Foundation SPF 20. I tutaj znalazłam go w Polsce na stronie w Douglasie, o dziwo. Myślałam, że będzie w Sephorze. Normalnie kosztuje 189 zł, więc dosyć dużo bym powiedziała. I tak, jest to podkład, który ma dawać efekt matujący, nadawać się do wszystkich rodzajów skóry. Zawiera SPF 20 oczywiście, formuła zawierająca trzy technologie serum w widoczny sposób redukuje przebarwienia, rozjaśnia, nawilża i wyrównuje jej koloryt. Już po 8 tygodniach skóra ma jednolity odcień, jest promienna, gładsza nawet po zmyciu makijażu. Technologia wyrównująca koloryt przebarwienia zawiera trzy pochodne witaminy C i UP302. Nie wiem kompletnie co to znaczy. Technologia wygładzania, rozświetlania zawiera kwas salicylowy. Ochrona przed promieniowaniem, oczywiście dla posiadaczek skóry typu 2, 3 i 4, beztłuszczowy, nie wywołuje trądziku. Jeżeli chodzi o Clinique, to właśnie chodzi o te stopy pielęgnacji, bo mamy 1, 2, 3, 4 i 2, 3, 4 to jest tak jakby cera normalna, sucho normalna, powiedziałabym, że normalna, później jest mieszana i cera tłusta. Jeżeli chodzi o metodę aplikacji, jest to metoda dowolna. Ja ten podkład mam w odcieniu WN16 Buff. On wygląda tak, no tutaj na opakowaniu wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ciemny. Mam nadzieję, że taki w środku nie jest. A jeżeli chodzi o korektor, to mam tutaj korektor z Vibo Forever Better Skin. On już u mnie jakiś czas leży, ale jeszcze właśnie go nie miałam okazji używać. Intensywnie kryjący kamuflaż do twarzy. No zobaczymy, ja ten podkład z Vibo Forever Better Skin bardzo, bardzo lubię, więc mam nadzieję, że ten też mi przypasuje, że nie będzie za jasny, bo jak mam w odcieniu chyba 1, tak, ojej, to jest bardzo jasny, ale z tego co słyszałam, to one chyba trochę ciemnieją, także dobra, nie przedłużam, lecimy z tym i zobaczymy, jak to wszystko będzie się u mnie sprawdzać. Mamy teraz bardzo wcześnie rano, jest godzina 9, także lecimy z tym testem. Podkład w środku wygląda tak, powiem, że bardzo fajnie wygląda, jest to szklana butelka, tutaj ma oczywiście pompeczkę, podkład, bardzo ładnie wygląda, powiedziałam, że bardziej jak takie serum niż podkład. No i dobra, zrobię teraz swatcha, no może będzie ok ten swatch. Podkład jest bardzo żółty, bym powiedziała, tak wygląda 16, to jest chyba WN, tak, WN 16 Buff. Tak wygląda ten podkład, zostawię go, zobaczymy, czy on nie będzie ciemniał. I teraz zaswatchuję jeszcze od razu ten korektor. No, korektor jest dużo jaśniejszy niż ten podkład. Tak wygląda jedyneczka tego korektora z Vibo. I dobra, za chwilę zobaczymy, czy on nie ciemnieje. I tak, jeżeli chodzi o metodę aplikacji, ja dzisiaj będę używała gąbeczki. Jest to gąbeczka z Boho Beauty, ta taka chyba wersja pastel lilac. Czy lilac po prostu, coś takiego. Bardzo lubię, ona jest taka fajna. Ściemna, lubię te gąbeczki. No i dobra, zrobię teraz od razu świeżego swatcha. No i jak widać, on ciemnieje, zobaczcie. Ten tutaj, to jest nowy swatch, a to jest stary. On dosyć szybko ciemnieje. Powiedziałabym, że da tak o jeden ton. Także no, zobaczymy jak to będzie u mnie się sprawdzało dzisiaj. I tak, jeżeli chodzi o to, co mam na twarzy. Na twarzy mam po prostu moją pielęgnację i filtr. Ja dzisiaj używam tego właśnie z Holiki. Jak do tej pory spoko mi się sprawdza, nie będę nakładała żadnej bazy, bo już mam tych warstw dużo na twarzy, nie chcę jeszcze twarzy obciążać bazą. No i też nie chcę pomagać temu podkładowi. Więc dobra, nakładam sobie może tak ze dwie pompeczki. On jest dosyć taki leisty, bym powiedziała, zobaczcie. Dobra, robię sobie ciapki. A wydaje mi się, że to będzie za ciemne. No ale go jakoś tam ogram, nie? Da radę.
Podobno ma fajnie kryć. Zobaczymy. Jeszcze nie miałam nigdy żadnego podkładu z Clinique, więc no, jestem ciekawa bardzo. Dzisiaj planuję zrobić tak około przynajmniej 10 godzin testu tego podkładu. Także zobaczymy, jak on się sprawdza. No i fajnie też, że ma właśnie ten dodatkowy SPF 20. No to nie jest dużo, ale zawsze coś bym powiedziała. Przyciągam go teraz tutaj właśnie na szyję. Powiem wam, kochani, że no, krycie bym powiedziała, że jest takie średnie plus. Kolor całkiem fajnie się wtopił. Może troszeczkę jest bardziej moja twarz żółta niż reszta ciała, ale ja sobie tutaj trochę tak doklepię resztką, co mam tutaj na dłoni. I sobie tutaj wklepię w ciało. I powiem wam, że podkład wygląda jak druga skóra, naprawdę. Bardzo ładnie wygląda. Daje efekt świetlisty. No powiedziałabym, że może też troszeczkę ten SPF przebija z podkładu, ale bardzo ładnie to wszystko wygląda, ładnie się połączyło. Podkład się fajnie nakładał, nie smużył się, nie ciaskuje się jak na razie, w żadnym wypadku. No powiem wam, że ja jestem zadowolona i nie będę dokładać dodatkowej warstwy. Tutaj użyłam tak około 1,5 pompki, tak jakoś, więc powiem wam, że nawet bym powiedziała, że on jest wydajny na ten moment. Dobra, to teraz lecimy do korektora. No, jestem bardzo ciekawa właśnie, czy on ciemnieje. No trochę ciemnieje, zobaczcie. To jest świeża właśnie kropeczka. Także lecimy. Muszę sobie troszeczkę właśnie ten podkład też rozjaśnić w niektórych miejscach. Nie nakładam go na powieki, bo dzisiaj będę nagrywać też inny filmik, gdzie będę testować palety cieni, więc chciałabym te cienie przetestować po prostu na korektorze, który znam. Dobra, jedna warstwa cienka tego korektora jest nałożona. Powiem wam, no krycie jest takie średnie, bym powiedziała. Małe w kierunku średniego, dołożę trochę jeszcze. Ale to już będzie ostatnia warstwa, bo nie chcę sobie tutaj ciacha zrobić pod tym okiem. No i jak widać, teraz jak już nałożyłam tą drugą warstwę, to widać dużo bardziej, że ten korektor jest jaśniejszy. No właśnie ta baza się tak zbudowała, no ale zobaczymy, spróbuję przepudrować pudrem, który może troszeczkę mi przyciemni ten korektor po prostu. Ale powiem wam, że generalnie bardzo ładnie wygląda ten korektor pod oczami. No na razie nie włazi w żadne zmarszczki, bardzo tak świeżo wygląda. Fajnie się połączył też z tym podkładem. No jak na razie jest ok. Wiecie co, jeżeli chodzi o puder, który nałożę dzisiaj pod oczy, chociaż powiem wam, że teraz troszeczkę ten kolor już się tak wchłonął, bym powiedziała, że już nie mam takiej białej bandy pod oczami, ale jednak dzisiaj tak czy siak użyję pudru pod oczy z Estée Lauder. To jest po prostu Perfectly Loose Powder Translucent. On jest generalnie do twarzy, ale ja bardzo lubię go pod oczy nakładać. On bardzo fajnie wygładza w ogóle strukturę. Na twarz go nie nakładam, bo on zawiera takie mikro drobinki. Jakby był satynowy, to bym go pewnie nakładała, ale że ma drobinki, to nie do końca mi właśnie to odpowiada. W dalszym ciągu nie wszedł mi w żadne zmarszczki, jednak te cienie, no jak tutaj widać, dalej przebijają. Wiecie, jest lato, tak założę okulary przeciwsłoneczne, więc to nie będzie mi jakoś bardzo przeszkadzało. Jeżeli chodzi o puder, jakim utrwalę makijaż twarzy, będzie to puder Znam Translucent Setting Powder. To jest ten właśnie taki z lustereczkiem w środku. Będę się starała go po prostu bardzo tak delikatnie utrwalić, żeby go nie poprzesuwać i też nie chcę za bardzo zabierać tego blasku. A ten puder znam, więc i bardzo lubię, więc jeżeli coś będzie się działo na twarzy, to będę wiedziała, że to raczej ten podkład.
Dobra, kochani, jeżeli chodzi o bazę, no na razie bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze o czym wam nie powiedziałam po nałożeniu tego podkładu, że on fajnie wygładza twarz, naprawdę. Ja teraz mam puder i on też trochę wygładza, ale wcześniej już widziałam ten efekt wygładzenia, więc naprawdę bardzo fajnie wyglądał. No powiem wam, że jak na razie twarz bardzo mi się podoba i nawet ten korektor spoko wygląda, no średnio kryje. Trzeba by było może 3 warstwy nałożyć tego korektora, no ja dzisiaj jednak nie ryzykowałam, bo 2 to już i tak jest dużo, ale z tego co widzę na razie w ogóle, zobaczcie, nie wchodzi w smaczki pod oczami, naprawdę bardzo ładnie wygląda. I generalnie, no powiem wam, że jak na razie jestem naprawdę na wielki plus, jeżeli chodzi o to kombo, tak bym powiedziała. Dobra kochani, to ja teraz tak, wskakuję do innego filmu, wykonuję sobie makijaż twarzy, jakiś tam makijaż oczu, brwi i tak dalej. Wrócę do was na chwilkę, żeby wam powiedzieć, jak się nakładały produkty na twarz, na ten podkład. No i już później następnym razem będziemy się widzieć już na podsumowaniu. Jednak czas noszenia tego podkładu mogę już zacząć liczyć. Jest godzina 9:16, dobra, 9:15 liczmy. I po prostu od tego czasu będziemy mierzyć czas noszenia tego podkładu, no bo ja go już mam na twarzy. Więc dobra, kochani, widzimy się za chwilkę na króciutkim podsumowaniu i później już pod koniec dnia. Hej kochani, wracam do was, mam makijaż twarzy już nałożony, oczy oczywiście również. No i tak kochani, powiem wam tylko, jak mi się właśnie rozcierał ten bronzer, róż i rozświetlacz. Wszystko naprawdę bardzo dobrze się rozcierało, nie robiły się żadne plamy, żadne jakieś mazajki czy coś takiego, wszystko się bardzo dobrze nakładało. No i tak, jak na razie bardzo, bardzo, bardzo dobrze to wygląda, tak dzisiaj mamy odcinek pod tytułem bardzo, bardzo. I również nie będę utrwalała oczywiście tego makijażu, bo robimy test podkładu. Bardzo jestem ciekawa, teraz już minęło, mamy godzinę w pół do 11, czyli jest godzina 15. Już ten podkład sobie tak leży na twarzy, więc powiem wam, że naprawdę fajnie wygląda, fajnie pracuje z tą twarzą i powiedziałabym, że się wyświeca, na razie bardzo dobrze wygląda, ten efekt takiego bluru dalej się utrzymuje. No zobaczymy po prostu, jak będzie to wyglądało po tych 10 godzinach. A dzisiaj będę wychodzić, więc też maseczkę będę musiała mieć na twarzy, także no zobaczymy, jak bardzo długotrwały on jest. Dobra kochani, także widzimy się za te 10 godzin, ale liczymy od 9:15, nie? Dobra. Także trzymajcie się, do za chwilę. Hej. Hejka kochani, witam was serdecznie po 10 godzinach. Mamy godzinę 19:18, nie wiem czy widzicie, pewnie widzicie. Czyli mam już ten podkład z Clinique, tak dokładnie ten, 10 godzin na twarzy. I powiem wam, to co się dzisiaj w ogóle działo w ciągu dnia, ze mną, to znaczy jak bardzo zajęta byłam w ciągu dnia, to po prostu przechodzi wszelkie granice, bo się dużo rzeczy wydarzyło dzisiaj. Powiem wam tak, że ja tego podkładu nie utrwalałam, nie poprawiałam, bo nawet nie miałam czasu na to. I teraz tak, powiem wam, że myślałam, że będę nosiła maseczkę tylko i wyłącznie przez może górę godzinę. Jednak wyszło na to, że no co najmniej 4 godziny miałam ją bez przerwy na twarzy. I powiem trochę, nie wiem, że jest tak gorąco, u nas dzisiaj 30 stopni, to jeszcze ta maseczka, no w pomieszczeniu wiadomo, bo na dworze nie trzeba mieć, ale mimo wszystko, bo naprawdę mega, mega gorąco. No i dobra kochani, przyjrzyjmy się, co tu się stało z tym podkładem. Powiem tak, na czole podkład utrzymał się najlepiej i nic dziwnego, bo tam nie nosiłam maseczki. Więc on nie był narażony na żadne właśnie takie mechaniczne urazy. Jednak temperatura zrobiła swoje. No i powiem wam, że nie widzę, aby on się jakoś mega wyświecił ten podkład. Trochę na nosie, trochę tutaj na brodzie. Na brodzie też się starł, ale powiem wam, że to zupełnie normalnie wygląda. No i tutaj na policzkach, na tych takich moich wystających pućkach, to też się trochę starł, ale tak poza tym to on się utrzymał naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze bym powiedziała. No, jestem mile zaskoczona. Powiem wam, że nawet mimo tego starcia, ten efekt wygładzenia twarzy dalej jest widoczny, więc całkiem fajnie. Myślę, że teraz wystarczyłoby sobie odbić po prostu gąbeczko, trochę sebum i podkład wyglądałby dalej fajnie.
No i musiałabym sobie po prostu doklepać troszeczkę tutaj, tak rozklepać raczej te miejsca, gdzie on mi po prostu zszedł, czyli czubek nosa, broda i tutaj troszeczkę na policzkach. Ale generalnie wygląda całkiem fajnie, powiem, że ja jestem zadowolona. A jeszcze bardziej chyba jestem zadowolona z tego korektora, bo zobaczcie, teraz na zbliżeniu, on naprawdę, no, nie wszedł mi zmarszczki, nic się z nim nie stało. On wygląda tak, jak wyglądał 10 godzin temu, więc ja jestem naprawdę w szoku. Gdyby nie to, że on tak średnio kryje, powiedzmy, no to byłby to naprawdę korektor, po który sięgałabym teraz bardzo, bardzo często. No nie wiem, zobaczymy, może go będę mieszać z jakimś innym, bo ta formuła całkiem przypadła mi do gustu. Okej, kochani, więc kończymy test tych dwóch podkładów po 10 godzinach i powiem wam, że obydwa produkty naprawdę bardzo mnie zaskoczyły. Fajnie się utrzymały, no powiem wam, że dawno nie miałam takich hardkorowych warunków jak dzisiaj podczas testu podkładu. W ogóle powiem wam, że ja zapomniałam przez to wszystko, że jakiś podkład testuję i gdyby nie to, że miałam przypomnienie nastawione w telefonie, to zapomniałabym nagrać podsumowanie i pewnie już zmyłabym ten makijaż. No więc tak, kochani, dajcie znać koniecznie, czy mieliście któryś z tych produktów, jak się u was sprawdzają, no i czy w ogóle jesteście zainteresowani ich kupnem. A ja już wam serdecznie dziękuję, zapraszam was serdecznie do subskrybowania, do komentowania i widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko, hej!